No, ale ja pana informuję, że nie można przebiegu interwencji. Nie można przebiegu interwencji? Ja proszę pana, chyba za chwilkę będę dzwonił do BSW. Co pan opowiada za rzeczy? A jaki jest artykuł? Niech pan poda podstawę prawną. Tym bardziej, że pan filmuje tutaj pracownik. Niech pan poda podstawę prawną. Pan filmuje, proszę pana. I oni sobie nie życzą, żeby pan ich wizerunek upubliczniał w jakichś mediach. Proszę pana, pan przed chwilą do mnie powiedział, że nie mogę filmować interwencji. Poproszę o podstawę prawną takiego stanu rzeczy. Proszę pana, czy pan w tej chwili nas nagrywa? Oczywiście, proszę pana. To pan udał zgodę. Już mamy wszystko załatwione? Nie, proszę pana, będzie wezwana policja, będzie pan legitymowany przez policję. Do czasu przybycia policji musi pan zostać w naszej obecności. Bo jest pan na terenie obiektów PGE. Pan zakaz ogólny moderowania obiektów PGE jest oznakowany, a pan te przepisy łamie. Bardzo dobrze przygotowany. W ogóle przy sobie? A proszę pana, gówno do pana obchodzi, czy ja mam dokumenty. Tak będziemy rozmawiać. Proszę pana, z ludźmi, którzy opowiadają bzdury, dokładnie tak rozmawiam. Ja z panem nie będę powtarzał, że jest pan na drodze wewnętrznej, jest pan w obiektach PGE i czy jest pan w stanie się legitymować, czy naprawdę ta policja musi przyjechać do pana? Powie pan koledze, żeby silnik wyłączył. No po co to tak truć środowisko, no? Bardzo panu dziękuję. Podejść na szkolenie do koleżanek z Juventusu. Miłe, uśmiechają się. Porządeczku wszystko. Żadnych pretensji. I pan szuka tej podstawy prawnej o tym zakazie zakrywania twarzy, nie? To co jest? O, kolega twierdził, że jest zakaz zakrywania twarzy. Nie jest zakaz, bo już nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Ależ ty, chłopaku, jesteś kłamcą. Ależ ty jesteś kłamcą, chłopaku. Zamiast po prostu się przyznać, dobrze, pomyliłem się, zagalopowałem się, nie ma takiego zakazu, to mówisz, że mówiłeś, że nie ma obowiązku. Ale wiesz, że kamery nie kłamią, nie? Ja proszę pana, lubię po prostu, rozumie pan? Pan jedzie na wycieczkę i sobie fotografuje to, co może, nie? To, co lubi pan, a mnie interesują. To jest interesujące. No ale to można załatwić również legalnie wszystko. Można ale załatwić. Proszę pana, ja dokładnie to robię legalnie. Chodzi o to, że nie trzeba ubiegać się o pozwolenia tam, gdzie ich nie potrzeba, proszę pana. Niech pan to zrozumie. Nie muszę się pytać o coś kogoś, o co nie muszę się pytać. Pan się pyta mnie, czy może pan chodzić tutaj w okolicach, po chodnikach? Nie, bo pan nie musi. Tak samo ja panu tłumaczę tu. I z tymi zakazami to samo jest. Zmyśla pan niepotrzebnie. Być może zarząd pana firmy ma to zupełnie gdzieś, że pan zmyśla, no ale to już państwa sprawa. Panów. Dzień dobry panom. Co pan wyrabia? A pan co wyrabia? No, mieliśmy przy pana czynność w związku ze zgłoszeniem przez ochronę, że pan tutaj legitymuje. Legitymuje? A nie, proszę pana, to filmuje. 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 A filmuje? Tak. A chcemy, żeby pan się wylegitymował w sensie interwencji. Pokażcie mi legitymację służbową. Proszę, jesteśmy umoderowanymi funkcjonariuszami, nie musimy. Jak pan zapala po czapkę, bo nie jest pan w pełni umoderowany, to niech pan przyczepi sobie imienny. To jak? Proszę, niech pan pokaże dowód osobisty. Proszę pana, nie ma pan imiennika, nie wywiązuje się pan z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umoderowania. Ale proszę pana, na dzień dobry pan nie ma, nie jest pan odpowiednio wyposażony. Ja panu ukazuję na legitymację. Nie, nie, nie.
ten pan musi uczestniczyć w interwencji? Już ten pan głupot naopowiadał. Znaczy pan może stać. Ja bym prosił, żeby pan informował się w interwencji, dobrze? Ja nie jestem od spełniania pana, to nie jest koncept życzeń, proszę pana. No, ale ja pana informuję, że nie można przebiegu interwencji. Nie można przebiegu interwencji? Ja proszę pana, chyba za chwilkę będę dzwonił do BSW. Co pan opowiada za rzeczy? A jaki jest artykuł? Niech pan poda podstawę prawną. Tym bardziej, że pan filmuje tutaj pracownik. Niech pan poda podstawę prawną. Pan proszę pana. I oni sobie nie życzą, żeby pan ich wizerunek upubliczniał w jakichś mediach. Proszę pana, pan przed chwilą do mnie powiedział, że nie mogę filmować interwencji. Poproszę o podstawę prawną takiego stanu rzeczy. Pan jest na służbie, stróżem prawa. I mówi pan takie rzeczy. Poproszę o podstawę prawną. W związku z powyższym najpierw chciałem pana wylegitymować. Ale proszę pana, pan, ja... 15 ustawy o policji. W związku z interwencją, którą tutaj... Proszę pana, jakie działanie pan wykonuje, jeżeli chodzi o 14, ale mogę dokończyć pytanie? Mieliśmy tutaj zgłoszoną interwencję ze strony służby ochrony kopalni i elektrowni i w związku z tym podejmujemy taką interwencję. Dlaczego pan nie ma imiennika na sobie, proszę pana? Przecież na koszulce polo powinien pan mieć imiennik. Dobrze, ale ja prosiłbym pan... Ale proszę pana, pan wymaga ode mnie zgodnego zachowania z prawem, według pana, a ja wymagam od pana. Dlaczego pan tego nie ma? Zwracam panu uwagę, dlaczego pan tego nie ma? Przecież pana prawo zobowiązuje do tego. Mogę podać panu artykuły, jak pan sobie życzy. 24, 28 rozporządzenia w sprawie umundurowania. Dobrze, ja poproszę pana o wylegitymowanie się. Na jakiej podstawie pan mnie legitymuje? Czy ja jestem podejrzany o łamanie prawa? Nie, znaczy mieliśmy zgłoszenie tutaj, że pan filmuje... No dobrze, proszę pana, ale to jest legalna część. To jest legalna rzecz. Tak, to są jako drogi wewnętrzne traktowane. Proszę pana, drogi wewnętrzne, ale... Proszę pana, nie ma czegoś takiego jak nie bardzo. Albo można filmować, albo nie można filmować. Jeżeli nie można filmować, niech pan poda podstawę prawną. Bo to nie jest tak, proszę pana, że panu się spodobała, dziewczyna patrzy się u jubilera na ten i pan o wylegitymuje. Je, bo ona patrzy się na wystawę u jubilera. Niech pan mi poda podstawę, o co pan mnie podejrzewa, albo co pan rozpoznaje, jakie przestępstwo, albo jakiemu zapobiega, ja panu natychmiast się wylegitymuje. Zakaz fotografowania nie ma... i filmowania. Tak? Czyli ja nie mogę tego obiektu filmować, proszę pana? No nie może. Nie mogę? No, bo... Są tutaj jakieś tam tablice, proszę pana, jest ich pełno. Proszę pana, niech pan odpowie panu, czy filmowałem obiekt na terenie elektrowni. Proszę pana, ja nie mówię czy na terenie, ale centralnie pan kamerował tak, proszę pana, terenu, tak teraz, stojąc przed tablicką, gdzie jest zakaz, proszę pana. Ja nie stałem przed tablicą, ile metrów stałem przed tablicką? No co kilkanaście, co kilkadziesiąt metrów jest tablica, proszę pana. Oj, panowie policjanci i panowie ochroniarze, dlaczego wy zmyślacie? Ja zaraz jeszcze wezmę monitoring i zobaczę, co tam widać, czy faktycznie jest to nagrane na monitoringu zakładowym, proszę pana, i będziemy widzieć. Niech pan sobie weźmie, co pan chce, naprawdę, proszę pana. Ja panu się wylegitymuję. Nie ma problemu. Podam dane, niech pan, tylko niech pan mi powie, dlaczego pan nie jest wyposażony w imiennik, skoro prawo do pana do tego zobliguje. Po prostu zapomniałem założyć. Zapomniał pan założyć, aha. Proszę, przejdziemy dalej, bo ci panowie chętnie usłuchają moich danych. Pan powinien o to zadbać, a nie ja. Profesor, pan pamięta, może? Wszystko pamiętam. To proszę profesora. Pan przyjechał stamtąd. Pan mówi, że to są drogi wewnętrzne. A widział pan przekreśloną tabliczkę strefa ruchu, strefa droga wewnętrzna? Ale nie, my podejmujemy tę interwencję w związku z ogłoszeniem, że pan filmował obiekt. Ale rozumie pan, że to jest dozwolone. Nie rozumie. Obiekt elektrowni. Nie rozumie pan. Obiekt elektrowni? Nie jest dozwolone. No to niech pan poda podstawę prawną. Nie, to jest w ogóle zakaz fotografowania. Ale proszę pana, to, że pan... Z bezpieczeństwem państwa, tak? Ale proszę pana,
to, że pan coś takiego mówi, to nie ma znaczenia. Niech pan poda podstawę prawną, która zakazuje mi filmowania tych obiektów z zewnątrz tego terenu. Niech pan poda, bo pan teraz opowiada jakieś rzeczy, to co teraz? Pan mi wystawi mandat na pana podstawie. Ja panu mandat wystawiam. No to jak pan mówi o zakazie, to o co chodzi teraz? Przecież panowie, to teraz policja tak może przyjść? Nie może pan tego robić, ale jaka jest podstawa prawna? Nie wiem. Co pan teraz? Jest. No. Gdzie pan jest zameldowany? Proszę pana, adresu pan mi poda, nie mam takiego obowiązku. Nie, no ale pan mi potwierdzi, że ja mam tutaj pana... Ja proszę pana, nic panu nie potwierdzę. Pan mi potwierdzi, a pana w tej chwili egzumuje, bo ja nie wiem, czy pan to jest pan. Proszę pana, żaden przepis... Proszę pana o ściągnięcie maseczki, bo ja muszę teraz sprawdzić, czy pan to jest pan. Ale to nie mam. Proszę bardzo. Pan nie ma dokumentu żadnego? Proszę bardzo. Dowodu osobistego? Powoli, wie pan, ja trzy pytania naraz, to jest dla mnie bardzo dużo. Dowodu osobistego pan nie ma, no bo widzę tutaj, jakbym miałbym panu pokazał. Dobrze, bo w systemie mi nie pokazuje takiego. Niech pan spojrzy w prawo jazdy. Wizerunku. Niech pan sobie spojrzy w prawo jazdy. No dobrze. Dowód jest w trakcie wyrabiania. Mam ogólnie ważne prawo jazdy. Zgłosiłem. Ma pan zgłoszone, to dlatego pan to widzi. Pokazuje panu twarz. Prawo jazdy jest aktualne. Jakie inne dokumenty, na podstawie którego mógłby pana... Nie mam przy sobie żadnego dokumentu. Prawo jazdy. Ogólnie mam normalnie ważne prawo jazdy. W Polsce nie trzeba nosić przy sobie dokumentu. Mhm. No. Skoro mogę teraz powiedzieć, że pan to jest pan. To jest pana problem. Prawo... Nie, to nie jest mój problem. To jest pana. Pan, ale ja panu przecież pokazałem twarz. Proszę pana, przed chwilą pan oczekiwał ode mnie ściągnięcia maseczki, to zrobiłem. Zrobię to jeszcze raz. Podałem panu dane. Podam panu jeszcze imię matki i ojca. Chce pan? A to może się wyuczyć, wie pan? Można, ale można też się douczyć innych rzeczy. To jest pana problem, że ja nie mam obowiązku podawania panu danych, jeżeli chodzi o mój adres. Nie ma takiego prawa. Za to jest prawo noszenia imienia. Nie, ja chcę tylko potwierdzić, czy pan mi podał prawidłowe dane. No ale proszę pana, ja rozumiem. Ja panu podałem PESEL, imię, nazwisko. Wszystkiego można się nauczyć. No właśnie, można się wszystkiego nauczyć. No tak, dlatego pana proszę, żeby pan podał, gdzie pan jest zameldowany. Ale proszę pana, tego też mógłbym się nauczyć. No dobrze, ale jakby pan... No to jak? Nie podam panu, proszę pana. Nie podaję adresów moich, to są moje prywatne rzeczy. Ja nie jestem podejrzewany o przestępstwo i wykroczenie. Ja nie podejrzewam może na przestępstwo. No to jak pan, ale pan mówi, że jest zakaz, no to jeżeli jest zakaz, to podejrzewam, to popełniam albo przestępstwo, albo wykroczenie. Proszę pana, no to nie jest tak. To takie są dwie opcje, nie? Któreś z tych rzeczy robię. To jak? Nie ma czegoś takiego jak zakaz, ale nie ma przestępstwa i wykroczenia, nie? Ja panu od razu informuję, że nie chciałbym, żeby mój wizerunek pojawił się na jakichś... Proszę pana, nie robię tego. Na jakichś portalach. Nie robię, jeżeli to będzie gdzieś pokazane, to pana twarz będzie zakryta, głos zmieniony. Tutaj panowie nie jesteście najniżej rangą i wy nie macie takich rzeczy, nie nosicie imienników. Ja nie wiem, prawo was zobliguje. Wy zapominacie takich rzeczy, jedziecie na interwencję, zapominacie. Wychodzicie bez czapek do mnie. No dzień dobry, nie przestrzegaliście dwóch przynajmniej. A pan się takim czymś zajmuje, że pan poluje na policjantów? Ja proszę pana, na nic nie poluję. Ja sobie chodzę i filmuję to, co mnie interesuje. Jak ktoś się do mnie dopieprza, to ja się bronię przed nielegalnymi działaniami. A my się do pana nie dopieprzamy, my prowadzimy czynności. No przecież pan przed chwilą mówił o zakazie, kolega wychodzi... Ale według ochrony... Nic do pana więcej nie będziemy mieć. Ja chciałbym usłyszeć dokładnie z artykułu 14, jakie pan czynności wykonywał. Niech pan nie szuka tych przepisów, ja panu wszystko powiem, niech to kolega daruje. No przecież widzę, że kolega szuka przepisów. Nie, urządzenie pana, sprawdzamy się pana. A mnie sprawdzacie w urządzeniu.
Ma pan jakąś osobę, która by potwierdziła pańskie dane? No ja mówię, ja nie mogę pomóc tutaj tutaj. Proszę pana, jak pan widzi, ja jestem sam. Ja nie muszę wozić nikogo, nie ma, nie przysługuje mi, nie powinno z tego powodu nie objąć żadna sankcja. Pana, ja panu mówię, że ja to ja. Pokazałem panu na życzenie moją twarz, a to, że pan czegoś w systemie nie ma, to jest moja wina. Ja tutaj nic nie robię złego, nie łamię prawa. Nie no, wiem, że filmuję obiekty, tak? No ale filmuję obiekty. Jest problem, bo nie ma pana zdjęcia w systemie. A proszę pana, prawo jazdy nie ma mojego tam? Nie ma zdjęcia. Nie ma zdjęcia prawo jazdy? Nie ma dokumenty wyrobione. Zdjęcia jest tylko i wyłącznie na dowód osobisty pan wyrobił. Proszę pana, no dobrze, proszę pana, to co u pana w systemie jest, to nie jest mój problem. Ja się wylegitymowałem. My musimy potwierdzić dane, że pan jest pan. Więc obojętnie, która osoba z jakimś dokumentem osobistym ważnym powie, że pan się nazywa. Ale proszę pana, czy pan nie widzi, że ja tu jestem całkowicie sam? No to musimy pana wziąć do radiowozu i podjechać do osoby przez pana wskazaną, która potwierdzi pana dane. 400 km stąd? Będzie potrzeba. Pana. Pojedziemy dokumenty. Dobrze, proszę pana. Teraz niech pan uważa. Pojedziemy dokumenty i w komendzie spróbujemy. Niech pan teraz uważa. Wychodząc do mnie, panowie dwukrotnie nie zastosowaliście się. Tak, ale zaczeka pan, bo ja za chwilę wezmę BSW. Nigdzie nie pojedziemy, bo ja jestem nie pierwszy, nie dziesiąty, nie pięćdziesiąty raz w takiej sytuacji. Policja już w niektórych regionach nauczyła się, że ja mogę to zrobić. Nie popełniam żadnego przestępstwa. Ale my nie powiedzieliśmy, że pan przestępstwo. Ale proszę pana, jeżeli pan mnie nie podejrzewa o takie, ja nie popełniam, to w ogóle nie ma podstawy do legitymowania. Bo artykuł 14 mówi... Obiektu strategicznego. Ale ja mogę to robić, rozumie pan? To nie jest zakaz, to tak jakby pan mnie... Ale proszę pana, ja to na panu nie powiedziałem, że pan tutaj to nie tak może. Jakby pan mnie legitymować i puścić do domu. To tak jakby pan mnie legitymował w związku z chodzeniem po drodze. To i to jest legalne. Ale jest pan na terenie zakładu. Jestem na terenie zakładu? Tak? No jakiś to jest teren zakładu. Tak? Ja jakiś? Tutaj, a pan nie zna. Ja nie znam tutaj dokładnie... No to niech pan nie opowiada bzdur, panie policjancie. Ja, proszę pana, niczego nie zrobiłem nielegalnego, podałem panu dane, nie muszę dokumentu nosić. Ja panu powiem tak, prosta sprawa. Ja panu powiem tak, prosta sprawa, niech pan zadzwoni do komendanta policji. Może on was oświeci. Bo potem będzie mnie przepraszał, no po co pan wam to? Ponieważ wy nie macie w systemie, to ja muszę coś robić. Chce pan mnie zawieść na komendę, bo robię legalne rzeczy i w związku z tym pan mnie legitymuje, bo jakiś palant z ochrony uważa, że ja nie mogę czegoś robić. No, naprawdę, panowie. Jeszcze podjęcie, ja sobie podjadę zobaczyć monitoring, w którym momencie pan filmował. Proszę pana, pan na monitoringu nie zobaczy, w którym momencie ja filmowałem. No, ale ochrona twierdzi, że nie widać, że mam wciśnięte, poza tym ja nie filmowałem znaczy, na terenie. No dlatego ja chciałbym to skorygować z ochroną. Ja proszę pana, tu, bo to jest duży zakład, zanim ja bym się stąd oddalił, to i tak mam zdążę. Dobra, ale to wie, gdzie trzeba jechać? Tak, tak. Dziewięć, to nie? Wiesz, gdzie trzeba jechać, aha, to koledzy. Pan policjantem mówi, jest? Pan do mnie też na tym mówi i jemu nie jest pana kolega. To tak jest przyjęte, nie? No, bo jak tak zacznie się panie, to się nie... Aha, spoko, no to czyli pan nie ma problemu z wiary do pana na tym. Czasami. Ja do pana nie mówię. No więc prawem nie jest to zakazane, żeby do kogoś mówić na ty, a pana tam osobiste, subiektywne. No tak, no to... Panie policjancie, jest zakaz zakrywania twarzy, czy nie? Nie, no jako takiego nie ma. No, nie ma jako taki. Można sobie zakrywać. Można sobie zakrywać. To będzie numer roku, jeżeli panowie spróbujecie mnie zabrać na komendę w związku z czynnościami, które mogę wykonywać. To będzie dobre. Bardzo się ucieszy pan komendant tutejszy. Tak jak ten w Gdyni się ucieszył bardzo, który musiał mnie przepraszać. Właściwie na oczach setek tysięcy ludzi. Potem pan będzie musiał mówić, no zapomniałem założyć czapki, kolega też zapomniał, podjął interwencję, kolega zapomniał się przedstawić.
Mimo że podjął interwencję w ogóle, no wspaniale, wspaniale, wszystko wspaniale. Ty, panie wieście, miają, co to jest za samowolka? Ja was tu wszystkich powinienem ująć obywatelsko. Ojejaj. Teraz pan przyjedzie, będziemy sobie dowodzić tego, jaki grunt jest jaki, jaka to jest numer, jaki to jest numer działki, gdzie się kończy droga wewnętrzna, gdzie nie. Jak jest jeszcze droga wewnętrzna, to jeszcze jest daleko do tego, że nie można z tej terenu filmować. Ale też mniejsza z tym, bo ja z drogi wewnętrznej nie filmowałem. Do książek, panowie, do książek i do przepisów. Niech pan może zadzwoni, panie policjancie, do tego kolegi, bo ile ja tu mogę czekać, no to przecież jest... Niech pan zobaczy, jaka to jest sytuacja. Ja nie łamię prawa, my czekamy na potwierdzenie bzdur, które ci panowie twierdzą. W ogóle o co chodzi? Niech pan zobaczy, jakiej ja teraz jestem w sytuacji. Ja to mogę robić, czekam tu już prawie godzinę, albo lepiej, ponieważ jest interwencja z powodu ignorancji niektórych osób. Chciałbym odejść, proszę pana, mogę już odejść czy nie? Chwileczkę, to ile? Bo ile ja mam tu czekać, proszę pana? Ja też mam zajęcia. No tak, ale ja muszę się dostać z powrotem do jakiegoś tam miejsca, w którym będę mógł odjechać stąd. No, czy to Uberem, czy czymkolwiek innym. Czy samochodem, czy autobusem, czy... Nie jestem zatrzymany. Nie jestem zatrzymany. Legitymowanie tak naprawdę, no nie wiem, czy dobiegło już końca, czy nie. Nie wiem, o co chodzi. No. Niech pan sobie wyobrazi. Idzie pan do sklepu, kupuje pan sobie i przychodzi policja, dlaczego kupił pan to i przytrzymują pana godzinę. No bez sensu. O nie. Ja pana, panie policjancie, informuję, że ja nigdzie nie zbiegam, nie odchodzę daleko, tylko tutaj w obrębie 20 metrów będę sobie chodził. Czy chcą z panią porozmawiać, czy nie bardzo? Proszę pana, ja mogę pana zapewnić, że ja... dlaczego to jest? Przecież to jest dla mnie, proszę pana, bezpiecznik. Pan rozumie, nie? Że ludzie coś ode mnie chcą, opowiadają głupoty, to jest dla mnie bezpiecznik, nie? Pan wyłącza kamerę i jakie ja mam teraz prawdopodobieństwo, że ludzie, którzy opowiadają głupoty, nie? I pan, niech pan to zrobi. Ja bym chętnie z panem porozmawiał bez kamery, ale ja nie mogę tego zrobić dla własnego bezpieczeństwa, ponieważ panowie mówili, dobra, już teraz stonuję, mówiliście po prostu nieprawdę. Pan policjant też nie zachowuje się, jak mnie pan zobaczy, nie ma imiennika, ten w ogóle mi się nie przedstawił. Nie jest dobrze, naprawdę. No, jak pan wejdzie sobie na taki kanał Audyt Obywatelski teraz, to pan zobaczy sobie, że jakie są konsekwencje zabraniania mi takich rzeczy. To są poważne konsekwencje, jak się upieram. Potem 150 ludzi wysyła skargi do policji, sprawy w prokuraturze i takie rzeczy, ponieważ jest to spowodowane. Ja to tłumaczę, żebym ja mówił, że nie. Ale ja to tłumaczę ludziom, że mogę nagrywać. Pan nie podaje mi podstaw. Jeżeli pan ode mnie wymaga coś, zachowania jakiegoś zaniechania, to pan jest zobowiązany do podania, przynajmniej znania tej podstawy. Nie ma takich podstaw. Ja się tym zajmuję nie od dziś, nie od roku, nie od dwóch. ABW, żandarmeria, agencja wywiadu, służba kontrwywiadu wojskowego, wszystko filmowałem, co mogę. Ludzie sobie ze mnie kpią, jeszcze mówią, wymyślają dodatkowe zakazy i potem się dziwią, potem są próby zablokowania tych publikacji, ale prawo stoi za mną. I pan sobie wyobraża, mówię pan, dlatego panu podaję grzecznie te przykłady. Idzie pan sobie do sklepu, coś pan kupuje, przyjeżdża policja, ochrona mówi, a, ale pan nie mógł kupować. Jaka jest podstawa? Żadna. Stoję tutaj, bo... To nie jest pierwszy raz, proszę pana, byłem przy rafinerii dokładnie tak samo, a może pan wyłączyć? I potem było, niech pan tylko nie wykorzystuje znaku tam rafinerii, wtedy Lotosu. No, niech pan nie wykorzystuje. Ja nie wykorzystuję, bo te znaki są powszechnie widoczne i ja nie zarabiam na tych znakach. Po prostu filmuję sobie to, co mnie interesuje. To jest bardzo interesujący obiekt. Nie wchodzę do środka. Jakbym chciał wejść do środka, przyszedłbym się zapytał, kiedyś tak zrobiłem. Nie pozwolono mi grzecznie
odszedłem na bok i sobie filmowałem z zewnątrz. Wszyscy już elegancko. A ja tu stoję, widzi pan, nie? Godzinę tam. Mimo że tłumaczę, mimo że podaję dane. Nigdzie nie uciekam. Zauważy to, jak pan na tym monitoringu widział, jak czy pan, czy kolega pokazywał, to zauważy, że ja... Po pierwsze, to w ogóle nie widać, czy ja nagrywałem, to jest po pierwsze. Ale ja już panu to mówię, ja się znam na tym, bo jestem do tego przygotowany, że ktoś w wyniku niekompetencji może spróbować siłą mi wyrwać. To nie ma znaczenia, bo ja i tak to wszystko zapisuję w odpowiednich miejscach tak, że to nic nie da usunięcia. Ale ktoś siłą może, to ja jestem zabezpieczony na takie sytuacje. Wiem, gdzie mogę stać, tak jak tu mogę stać i filmować. I tam, na tym rogu, nie pojechałem w głąb, nie przekroczyłem bramy. On też już dziwnie zmienia akcję, że poza, teraz poza kamerą. Dla pana od razu mówię, proszę pana, ani pana, mimo że panowie opowiadaliście głupoty, mimo że mógłbym zrobić wyjątek dziennikarski w tej sytuacji, jak najbardziej pokazać panu wizerunki, ja tego nie zrobię. Państwa wizerunki, jeżeli dojdzie do publikacji, będą zamazane twarze, pozmieniane głosy, jesteście nie do rozpoznania. Nigdy tego nie robię. Nie nagrywam ludzi ogólnie, tylko wtedy, kiedy do mnie przychodzą i coś ode mnie chcą, oczekują zaniechania, za próbę zaniechania, doprowadzenia do zaniechania legalnych czynności. Naprawdę są paragrafy, to są poważne sankcje za to. Są ludzie, którzy zobaczą coś, kurwa, jak wysyłać. Tak proszę pana, ale to panów obowiązkiem jest, no panów, nie panów, tylko tego zarządu doprowadzać do tego, żeby rzeczy, które nie były, nie powinny być widoczne, nie były i one zapewne nie są. No to co? Że? No to tak jak pan ma po to wreszcie, żeby trzymać, żeby się nie popatrzeć. No. No ale proszę, proszę nas wysłał, no wspaniale proszę pana, w takich sytuacjach też byłem. Przyjeżdżali ludzie i tylko się pytali, co robię, nie zakazując mi, nie twierdzą, co zakaza. Ludzie klaskali normalnie, pochwały szły. Przyszedł taki pan Borucik kiedyś do mnie, pan filmuje z zewnątrz, oczywiście pan może, obiekt wojskowy. Czy coś pan poczuł? Niektórzy tego tu nie rozumieją. Ja nie wiem, kto nie rozumie, ale to... Wie pan, jak ktoś panu każe coś zrobić niezgodnego z prawem, albo inaczej doprowadzić do zaniechania czynności, to odpowiedzialność nie jest tylko na tym, kto panu każe. To tak jak wie pan, to jest taki hiperbola taka, ale to tak jakby my tylko wykonywaliśmy rozkazy. Pan wie, do jakiego czasu je bije, nie? No to tak nie jest. To trzeba, okej, ale ja muszę mieć jakąś podstawę. Pan pokaże, jak nie, to nie wychodzę. Gdyby tak było, to w ogóle by było. No, ja tylko wykonywałem rozkazy, w związku z czym uderzyłem pana, to nie jest moja odpowiedzialność, bo szef mi kazał. Nie? Oczywiście to przekoloryzowuje, ale to ogólnie, widzi pan, ja nie mogę odejść przez to, że panowie spróbowaliście zakazać mi czegoś, co ja mogę robić. Nie mogę teraz odejść, bo pan policjant mówi, nie jestem zatrzymany, ale najwyraźniej czynność legitymowania nie jest skończona. To dzwoni pan sobie do komendanta, do Gdyni, do Gdańska. Niech komendant zadzwoni do niego, przyjechał gość z kamerą, ten z arbitru obywatelskiego. Udało się potwierdzić pana dane, więc nasze czynności się na tym kończą. Tutaj, tak jak panowie z ochrony, jeżeli pan jest na terenie obiektu, gdzie są tabliczki informujące, więc tam nie wolno filmować, tak? Do widzenia. Do widzenia. Wyjdzie pan na chwilkę przed samochodem, prosiłbym, żeby pan wyszedł. Niech pan powtórzy za mną. Przysługuje panu prawo do złożenia zażalenia do
właściwego miejscowo prokuratora na czynność legitymowania. Niech pan powtórzy to za mną. Ja nie będę proszę pana powtarzał. To niech pan powtórzy. Przysługuje panu prawo do złożenia. Dlaczego pan tego nie mówi, skoro ma pan taki obowiązek? Nie powiedziałem. Ale teraz, jak ja panu przypomniałem, pan się wcześniej ze mną pożegnał. Jakbym nie podszedł, by pan tego nie powiedział. Przecież pan zamknął już odjeżdżaliście. Dlaczego pan tego nie robi? Dlaczego pan nie nosi imiennika? Proszę pana, pan mi się nie przedstawił w ogóle. Może panowie byście chcieli mnie przeprosić? Oczywiście tak, my tu panu krzywdy nie zrobiliśmy. Tak jak proszę jakieś obrazić się pan na nas, o coś? Nie, no ale no. Zakazywanie ludziom, wzywanie na nich policji, ponieważ nie mogą robić nie, to, co mogą robić. Nie, może pan wyłączyć i porozmawiamy chwilę. No, to nie chodziło, bo wie pan mnie do końca nie zrozumiał z tym włączeniem kamery, ale... Proszę pana, bo tak, my jesteśmy na zewnątrz, polecenie wychodzi... Ale żeby tu nie szło nigdzie, bo to jest takie... Do widzenia panu. Dobra. Miłego dnia. Wzajemnie. Tablice, które widzieliście na początku pierwszej części materiału, rzeczywiście stoją przy niektórych drogach prowadzących w kierunku tego obiektu. Ale nie przy wszystkich, bo przy wszystkich stać nie mogą, gdyż w innym wypadku informowałyby fałszywie. W filmie kilka razy padały stwierdzenia, że to są drogi wewnętrzne, a potem, że traktowane jako wewnętrzne i inne takie. Wygląda na to, że według niektórych zarządcy obiektu urządzają sobie zabawy, robiąc ich w konia i umieszczając na przykład znak, o którym także w filmie wspomniano, a który jest nieopodal miejsca, gdzie zaczepiła mnie ochrona i wygląda on tak.